sportem najważniejszym elementem jest fizyka. Może nie każdy ją w szkole lubi, ale jednak w rzucie młotem to jest element decydujący. Poza tym szybkość, technika i na samym końcu dopiero przygotowanie siłowe. Ten młot może się wydawać ciężki, waży 7 kg 260 gram, ale w gruncie rzeczy to wcale nie jest aż taka ciężka zabawka. Na treningach zdarza się nam rzucać sprzętami nawet do 25 gram. Może dziwnie zabrzmi, ale są młoty, które są trochę bardziej sztywne w użyciu, trochę bardziej miękkie w użyciu. Także na pewno dobrze się startuje na zawodach sprzętem, który się zna. I dlatego ja jestem bardzo zadowolony, że od kilku lat można na największych światowych imprezach rzucać sprzętem Polanika. Młoty z moim nazwiskiem pojawiły się na Igrzyskach Olimpijskich i śmiałem się wtedy, mówiąc do kolegi na rzutni: oddaj, to jest mój młot. I on mi na to: a co, przepraszam, podpisany? Ja mówię: tak, podpisany, zobacz na rączkę. Żeby młot poleciał daleko, on musi jak najszybciej wirować w kole, a nie wcale my. Ponoć badacze z byłego Związku Radzieckiego robili kiedyś takie doświadczenia, że 2 cm długości sprzętu to jest 1 metr odległości. I to długości sprzętu mierzonej tutaj od barku zawodnika. Wtedy jest bardzo duża różnica, na przykład jak są zawodnicy, którzy rzucają w taki sposób, a jest zawodnik, który rzuca tak. I on ma różnicę 20 cm. To się przekłada na 10 metrów odległości rzutu. Także jest to bardzo ważny element. Uważam, że technika i potem trochę technika, wtedy można daleko. Wszystkich bardzo serdecznie namawiam do tego, żeby tym młotem rzucać, bo w gruncie rzeczy jest to bardzo fajna sprawa i chciałbym, żeby w zakończeniu mojej kariery sportowej, która niechybnie za jakieś kilka lub kilkanaście lat się skończy, żeby nadal być w Polsce młociarzem, który będę dopingował.